Czy wrócą kontrole na granicy z Niemcami? Decyzja może być na dniach. Na zakupy do Polski. Czesi oszczędzają i tankują paliwo przy granicy. A u Beaty Lubeckiej dziś posłanka Platformy Aleksandra Gajewska. 17. Stałe kontrole na przejściach granicznych z Polską i Czechami, a także Szwajcarią są nieuniknione, by złagodzić ostry, narastający kryzys migracyjny w Niemczech. Mówią tak nie tylko politycy chadeckiej opozycji, ale też większość socjaldemokratów, zielonych i liberałów tworzących koalicyjny rząd federalny. Więcej w relacji Wojciecha Hernesa. W niemieckich mediach mnożą się apele o stałe kontrole na wschodnich granicach. Z takim apelem wystąpił właśnie premier Landu Saksonia, graniczącego z Polską i Czechami. Michael Kretschmer powiedział dosadnie, żeby opanować tę dramatyczną sytuację, musimy jak najszybciej mieć kontrolę. Policja federalna odpowiedzialna za ruch graniczny jest gotowa i może w każdej chwili obsadzić wszystkie przejścia drogowe i przygraniczne dworce kolejowe, a także porty morskie i lotnicze. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z. Decyzja może zapaść w każdej chwili, według komentatorów już w tym tygodniu. A przy naszej zachodniej, a także południowej granicy kwitnie turystyka paliwowa. Potańczą benzynę, papierosy czy jedzenie. Przyjeżdżają nie tylko Niemcy, ale i Czesi. Jak mówią naszej reporterce Alicji Waliszewskiej, na litrze benzyny 95 mogą zaoszczędzić nawet do 2 zł. Polacy mają wybory. Przyjechaliśmy po proszek do prania, po drodze po benzynę. Kiedy się nie przyjedzie w tygodniu, zawsze jest kolejka. Zdaniem analityków utrzymanie obecnych cen na poziomie około 6 zł za litr paliwa na dłuższą metę będzie niemożliwe. Prokuratura bada sprawę napaści na posłankę Koalicji Obywatelskiej Martę Wcisło na targu w Opolu Lubelskim. Nieznany mężczyzna zaczął ją szarpać, wyzywać i grozić jej. Na kilkusekundowym nagraniu na Twitterze widać mężczyznę, którego grupa osób odsuwa od posłanki. Potem napastnik odchodzi. Język hejtu, który wylewa się z TVP, przenosi się na ulicę, przekonuje medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego Krzysztof Grzegorzewski. Ostatnio poseł PSL Paweł Bejda został nazwany na antenie chamem przez prowadzącego program Miłosza Kłeczka. To, co się teraz dzieje, właściwie przekracza wszelkiego rodzaju skalę. Na pytanie, co będzie dalej, mogę odpowiedzieć, że właściwie moim zdaniem następnym krokiem już jest chyba tylko agresja na ulicach i przemoc fizyczna. I to rzeczywiście widzimy. Niedawno była fizyczna napaść na posła Borysa Budkę. Do wyborów niecałe 3 tygodnie. A już teraz gość Radia Z. I Beata Lubecka. Dzień dobry. Aleksandra Gajewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej z nami. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Numer 3 na liście w Warszawie. Mhm. A jeszcze 4 lata temu ostatnie miejsce. To skąd ten awans? Myślę, że każda z nas i każdy z nas pracuje na swoją pozycję. Ja wtedy kandydowałam po raz pierwszy do Sejmu, debiutowałam, byłam po kilku samorządowych kadencjach, które też bardzo sumiennie, solidnie przepracowałam. I tak było też teraz w Sejmie, stąd myślę, że... I zauważył panią Donald Tusk. Myślę, że przede wszystkim zauważają to mieszkanki i mieszkańcy. I no ale myślę... Donald Tusk zdecydował ostatecznie, kto jest na listach i na którym miejscu. Był w to zaangażowany również zarząd regionu, władze warszawskie. Ale ostatnie słowo należało do Donalda Tuska. Tak, ostatnie tak. I to jest bardzo miłe, że ciężka praca i to, jak pracujemy na co dzień, jest dostrzegane. Niezależnie od tego, jak długo w Sejmie jesteśmy i ile mamy lat, to po prostu ma miejsce. I to też jest taki dobry prognostyk dla ludzi, którzy młodzi, którzy chcą dzisiaj wejść do polityki, że można działać, jest na to przestrzeń. Jeżeli robi się to sumiennie, właściwie... codziennie, no to można mieć wysokie miejsca na listach. Rozumiem, że Donald Tusk na panią stawia. No jest to przed panią wezwanie, zobaczymy, jaki będzie wynik. A tymczasem Marta Wcisło, pani koleżanka z Koalicji Obywatelskiej, słyszała pani zresztą wiadomości w Radiu Z, została zaatakowana w Opolu Lubelskim i przekazuje, że nieznany mężczyzna szarpał ją, groził i mówił, że takich jak ona powinno się wybić. Jeśli padły takie słowa, no zabrzmiało groźnie. Skąd to się bierze? Czyli ta spirala nienawiści jest napędzana od dawna. Czyli przede wszystkim mamy władzę, która pogardza ludźmi, mamy propagandę nienawiści w TVP. Ale to władza jest głównie odpowiedzialna za to? No myślę, że zaostrzenie tej debaty publicznej jak najbardziej, bo ja ostatnio byłam w jakimś programie, przede mną występował Mariusz Kamiński, mówi, że jest gorąca atmosfera. No, czyli to nie jest gorąca atmosfera. Gorąca atmosfera może być na koncercie, może być na meczu. Natomiast jeżeli ludzie szczują i odbierają komuś prawa do polskości, jak robiło to po stronie PiSu w stosunku do Donalda Tuska, no to ta spirala się nakręca. Jeżeli ktoś mówi ksenofobiczne treści, to potem napadani są ludzie innego pochodzenia na ulicach. Jeżeli ktoś szczuje na polityków opozycji, to najpierw jest atakowany Borys Budka, teraz jest atakowana Marta Wcisło, która jest niezwykle odważną posłanką, która ubiera to wszystko, co robi, w bardzo takie mocne słowa, jest nieustępliwa, nieustraszona, nie boi się pójść do rolników, nie boi się pójść na wiece PiSu,
wyraża zdanie, mówi w imieniu mieszkanek i mieszkańców, walczy o ich prawa. To się nie podoba władzy, więc bardzo mocno to komentują i dzisiaj też spotkała się właśnie no, z taką agresją, tak? Jeśli chodzi o Borysa Budkę, to Zbigniew Ziobro mówi, że mamy już nagrania z monitoringu, które wskazują, że pan Borys Budka mijał się z prawdą, że przebieg tych wydarzeń był odmienny od tego, jak on je relacjonował. Znaczy to jest w ogóle zawikłany taki komunikat, no niech powiedzą wprost, co jest na tych nagraniach. Borys Budka został zaatakowany. Podejrzany miał wyjaśnić, że swoim zachowaniem Borys Budka go zdenerwował, bo podszedł do niego szybko, przedstawił mu telefon do twarzy, no i w związku z tym ten mężczyzna się zdenerwował i przyznał, że w reakcji na to wytrącił telefon dwa razy Borysowi Budce. Jeżeli prokurator generalny sugeruje, że Borys Budka robiąc zakupy w sklepie zaczepia przechodniów, którzy swobodnie koło niego przechodzą, no to ja w to absolutnie nie wierzę. Nie zaczepił, tylko chciał jeszcze coś powiedzieć. No nie wiem, są nagrania z monitoringu, ja ich nie widziałam, więc... Borys Budka relacjonował to, co się wydarzyło. Nie jest pierwszą sytuacją, w której władza zabiera głos i rozstrzyga spory. W przypadku pani Joanny, wobec której zastosowano okropne środki poprzez policję, to jak zachowywano się w szpitalu, kiedy było podejrzenie, że dokonała aborcji środkami farmakologicznymi, to wszystko przekraczało granice. I ja bym chciała, żeby służby wyjaśniały pewne rzeczy, odpowiedzialnych za złe rzeczy rozliczali, a nie zajmowali się dzisiaj interpretacją tego, co zobaczyli i jak im pasuje przedstawić w mediach. Bo to, co się dzieje, jest nie do zaakceptowania. Władza dzisiaj nie chroni obywatelek i obywateli, tylko działa na polityczne zlecenie partii rządzącej. I to miało również miejsce w Otwocku wobec mojej koleżanki, posłanki Kingi Gajewskiej, która przez megafon informowała osoby, które zebrały się na wiec Morawieckiego o tym, ile nielegalnych wiz wydano dla osób, które przyjechały z Azji, z Afryki do Polski i za to została no właściwie przepchana, przeciągnięta do wozu policyjnego, mimo że zajmowała taką pozycję z podniesionymi rękoma do góry. Mówiła, że jest posłanką. Osoby... Znaczy osoby wokół niej mówiły, tak. Ona też mówiła, że jest posłanką i z jednych zagrań tego to też jest widoczne. Zachowywała się bardzo spokojnie i też została tak potraktowana. Jak są traktowani w ogóle obywatele i obywatelki, którzy wychodzą sprzeciwiać się tej władzy na ulicę, którzy protestują i oni tego doświadczają od 8 lat i akurat tu trafiło na posłankę. Jeśli pani mówi o proteście, właśnie. Tu trafiło na posłankę, która ma immunitet, ale ona doświadczyła tego, czego doświadczają inni na co dzień. Bo wywołała panią Joannę. Czy pani Joanna też będzie maszerowała w tym, pojawi się na tym marszu Miliona Serc? Akurat nie wiem, czy ona osobiście będzie. Nie mam takiej wiedzy. No bo kiedy Donald Tusk ogłaszał, że ten marsz się odbędzie i wskazał datę, no to wtedy te wydarzenia związane z tym, jak pani Joanna miała zostać potraktowana przez policję, były bezpośrednim przyczyną. Nie, to do tego, żeby powiedzieć, że taki marsz ogłaszamy. Czy traktowanie jeszcze... obywateli przez władzę i to, że temu się sprzeciwiamy, że odbiera się nam nasze wolności, że zagląda nam się do bielizny, że traktuje nas się bez godności, było momentem, w którym Donald Tusk powiedział dość, idziemy na ten marsz, mamy absolutnie dosyć i wtedy go ogłosił na podstawie właśnie tych emocji, które... A ten marsz teraz będzie z jaką intencją, że się tak wyrażę? Chociaż może to nie najlepsze określenie. Znaczy, marsz Miliona Serc jest przede wszystkim po to, żeby pokazać, jak dużo Polek i Polaków chce innej władzy, chce przełomu, chce powrotu wolności, swobód, praw obywateli. Ja tam w spocie słyszałam, że mamy dosyć Obajtka, Kaczyńskiego. No i właśnie to jest druga rzecz, bo to, co my chcemy zmienić, to ale jest to jedno, jednak marsz przede wszystkim w obronie kobiet. Tak? No nie tylko. To jest jeden z elementów. Ten marsz jest sprzeciwem wobec tego, co państwo PiSu zrobiło z Polską. Jak rozkradają to państwo, jak afera goni afery, jak odebierane są nam po kolei. A jakie to przygotowania? No cały czas są w toku. Dzisiaj ogłosiliśmy trasę tego marszu, pokazaliśmy ją. A ile autobusów przyjedzie? Tak już mniej więcej? Nie wiem, ile autobusów przyjedzie, ale ogłaszamy, że będzie to bardzo liczny marsz. Cały czas otrzymujemy zgłoszenia osób, które bardzo chcą być z nami, które chcą się z nami solidaryzować, pani, że to chcą będzie pokazać. Milion? Mam nadzieję, że będzie to taka liczba osób. Wydaje się osób, mało która, prawdopodobne. Że będzie to taka liczba osób, która pokaże, że jak idziemy razem, to jesteśmy najsilniejsi i że jesteśmy na tyle silni, żeby odsunąć tę złą władzę i spowodować, że w Polsce będzie znowu państwo prawa,
będzie państwo wolności obywateli. No i tak naprawdę, no znowu, no tu mamy te dwie wartości, tak? Czyli my wiemy, po co chcemy iść i co chcemy zmienić, ale też wiemy, czemu się sprzeciwiamy, tak? I to są dwie takie narracje, które są najważniejsze, jeżeli chodzi o ten marsz. I ja widzę ogromne emocje, jak spotykam się z mieszkankami, mieszkańcami Warszawy i większość osób deklaruje, że na ten marsz się wybiera, a wiele osób, które ma utrudnione możliwości poruszania się, a chcą pokazać swoją solidarność, pytają, jak mogą to zrobić i co mogą zrobić tego dnia, kiedy fizycznie się wkrótce, nie mogą być w Warszawie. A jak się rozmawia z blondynką? Ale o to zapytam już w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Aleksandra Gajewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, numer 3 na liście w Warszawie. Koalicji Obywatelskiej, na początek pytanie od słuchacza. Adam pyta. Michał Kołodziejczak jest obecnie jednym z głównych polityków Koalicji Obywatelskiej. On już jest w Koalicji Obywatelskiej? No w Koalicji tak, ale w Platformie nie. Tak? Czy w Agrounii? No. Jest liderem Agrounii, kandyduje z list Koalicji Obywatelskiej. W dzisiejszym sondażu zaufania do polityków, sondaż Ibrisu, zajął ostatnie miejsce. Ufa mu jedynie niecałe 12% Polaków. Czy Koalicja Obywatelska nadal uważa, że wzięcie go do koalicji i na listy było dobrym pomysłem? Tak, to jest dobry pomysł. Michał Kołodziejczyk to jest osoba, która... Kołodziejczak, przepraszam, koleżankę Kołodziejczyk i stąd to jest ta pomyłka. Kołodziejczak to jest osoba, która bardzo ciężko pracuje i broni interesów polskiego rolnictwa, polskiej wsi i będzie to na pewno dobrze robiła w Sejmie. Natomiast ale jeżeli chodzi o sondaże... Ale wcześniej strasznie przyoczył na Donalda Tuska. Mówił, że nas cofnął po prostu niemalże do średniowiecza. Ale to jest taki moment, w którym sympatie i nasze prywatne oceny cofamy, a w zależności nam na tym, żeby odsunąć złą władzę i żeby w Polsce znowu żyło się dobrze, żeby ci rolnicy mogli normalnie funkcjonować, żeby przedsiębiorcom nie przeszkadzać. I potrzebny taki polityk wiecowy jeszcze, tak? Oczywiście, że jest potrzebna, jeżeli chodzi o... bo jest wiarygodny i reprezentuje dużą grupę ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o sam sondaż, no to wie pani, jakby pani zapytała ludzi o zaufanie do mnie, a ja jestem początkującą polityczką, staram się o drugą kadencję w Sejmie, to też pewnie te wyniki nie byłyby jakieś wysokie, tak? To jest osoba, która jeszcze ale zaczyna... Ale śmiem twierdzić, że jednak rozpoznawalność Michała Kołodziejczaka jest większa niż pani. No z całym szacunkiem dla pani ja osoby i dla pani działalności. Tutaj, ja tutaj sobie nie roszczę praw, żeby się porównywać. Ale natomiast dlatego, uważam, że jest wychodził stosunkowo... na ulicę, wysypywał no tak, ale jest stosunkowo... żywność. Pani redaktorko, ale przecież on jest stosunkowo nową osobą w polskiej polityce. Wcześniej działał jako przedstawiciel Agrounii, działał w obszarze wsi i rolnictwa. Do krajowej polityki dostał się tak naprawdę niedawno. I zupełnie normalne jest to, że ludzie chcą zobaczyć, co konkretnego zrobi, jak sprawdzi się jako poseł, żeby można było ocenić jego zaufanie. I to jest zupełnie normalne, że im dłużej się funkcjonuje, tym ludzie są bardziej przekonani i są w stanie powiedzieć, sprawdzam i w jaki sposób oceniają. No dzisiaj to jest początek drogi i mówię, tylko dlatego pozwoliłam sobie na odniesienie tego do siebie, nie do jakiejś innej osoby, żeby pokazać państwu, że no jakbyśmy sprawdzili każdą osobę, która jest debiutantem w Sejmie, to nie będzie miała najwyższych form tutaj zaufania, no bo jeszcze jest nieznana ze swojego działania, ale będzie on miał do tego przestrzeń i absolutnie wierzę, że będzie robił to bardzo dobrze. Czytała pani dzisiaj Gazetę Wyborczą? Może nie miała pani czasu, ale może coś zerknęła pani w internecie? Zerknęłam, widziałam chodzi też mi o przesłuchanie swoich, austriackiego biznesmena. Tak, widziałam też konferencję swoich kolegów, Roberta Kropiwnickiego i Archka Myrchy w tej sprawie. To powiedzmy, o co chodzi generalnie. Chodzi o austriackiego biznesmena, który opowiedział śledczym prokuratorom, że prezes Prawa i Sprawiedliwości wymusił na nim wręczenie 50 tysięcy złotych księdzu Rafałowi Sawiczowi. Bez tego duchownego, bez jego zgody no, nie mogłaby się rozpocząć inwestycja pod tytułem Dwie Wieże. O tym szeroko Gazeta Wyborcza pisała kilka lat temu. No i teraz mamy nagrania, które potwierdzają, że prokuratura robiła wszystko, żeby tę sprawę umorzyć. A Zbigniew Ziobro mówi, że to właściwie odgrzewany kotlet, bo wcześniej już były spisane te rozmowy, a teraz jest po prostu nagranie, kaseta. To afera goni aferę. Tak naprawdę każdy obszar działalności, którą sprawdzamy, to okazuje się, że są wątpliwości co do... Ale dla pani to jest odgrzewany kotlet? Nie, to nie jest żaden odgrzewany kotlet, bo ja bym sobie życzyła, żeby prokuratura chociażby przesłuchała pana Kaczyńskiego. Prokuratura tego nie robi. Nie zrobiła, to nie prawda. Nie robi, nie zrobi. I nie wezwała też księdza Sawicza. Tak, i Zbigniew Ziobro... Który oświadczył, że jest do dyspozycji śledczych.
No i, przez swojego pełnomocnika. No i nie mamy dzisiaj niezależnej prokuratury, która może doprowadzić tę sprawę do wyjaśnienia, bo jeżeli to, co podają media do publicznej wiadomości jest prawdą, to jest absolutnie przerażające, bo okazuje się, że członek rządu, lider partii rządzącej jest zamieszany w aferę, która miała spowodować, że ktoś będzie miał ogromne korzyści, że powstanie budynek, dwie dokładnie wieże. I my powinniśmy mieć to sprawdzone i w państwie demokratycznym powinny przez prokuratorę zostać poprowadzone odpowiednie ścieżki prawne. Dzisiaj tego nie ma, dlatego wychodzimy i zadajemy te pytania publicznie. Chcemy, żeby Jarosław Kaczyński powiedział, jaki był jego udział w tej sprawie. Czy była taka koperta? Co było w tej kopercie? W jaki sposób działali? Mamy prawo, zarówno jako opozycja, ale i reprezentanci mieszkanek i mieszkańców, dowiedzieć się i żądać wyjaśnienia tej sprawy. Jestem przekonana, że sąd okręgowy w Warszawie utrzymał decyzję prokuratury o odmowie prowadzenia postępowania. Pani redaktorko, no ja naprawdę tutaj... No. I co powiedział wtedy sąd? Przynajmniej tak mówiła prokuratura, przedstawicielka prokuratury, że postępowanie było prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującą procedurą. Prokuratura przed zajęciem stanowiska dokonała wnikliwej, dokładnej analizy złożonego w sprawie zawiadomienia, w tym zeznań zawiadamiającego. No i ta analiza pozwoliła na podjęcie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania. Znaczy, to był luty 2020 roku. Możemy się nie zgadzać z tym, co stanowi sąd i w tym wypadku tak będzie z moją oceną. Nie uważam, że brak przesłuchania Kaczyńskiego, księdza powoduje, że można ocenić, że prokuratura działała w sposób rzetelny. To jest taka podstawa. Jakbyśmy zapytali na ulicach... Ale to sąd się pomylił w takim razie? Nie wiem, nie jestem osobą, która jest w stanie to oceniać. Chciałabym, żeby prokuratura działała tak, żeby bronić interesów Polski, a nie interesów polityków partii rządzącej. I to jest podstawa, o której my mówimy. I to, jeżeli to jest prawda, co pojawia się w mediach, no to jest absolutny skandal i to wymaga wyjaśnienia. I osoby, które są za to odpowiedzialne, po prostu muszą ponieść konsekwencje, bo muszą być traktowane tak samo jak inni obywatele i obywatelki, a nie być ponad prawem. A PiS nam udowadnia, że w każdej sprawie potrafi siebie postawić ponad prawem. No to co się powinno wydarzyć w tej sprawie? No skoro jednak sąd okręgowy postanowił to, co postanowił, no to niezależna prokuratura i mam nadzieję, że do takiej prokuratury doprowadzimy po wygranych wyborach, powinna zająć się sprawą i powinna przesłuchać osoby, które są oskarżone, bądź jest pojawiają się informacje na temat tego, że mogą mieć coś takiego, zrobić coś takiego, mieć coś takiego na sumieniu. Pojawiają się zeznania świadków. Powinno to zostać po prostu rzetelnie sprawdzone. Dzisiaj tego nie ma. A co to się wczoraj wydarzyło podczas debaty w TVN24, debaty kandydatek do Sejmu, polityczek? Jak się rozmawia, odwrócę to trochę, z brunetką? Jak z każdą inną osobą, bo to, jaki mamy kolor włosów, jak wyglądamy, nie ma najmniejszego znaczenia i nie powinno mieć wpływu na ocenę naszej wypowiedzi. Ale tak? Niestety często ma. No tak, i wczoraj miało. Stereotypowe działają. Tak, i to jest jakby takie oprawianie kobiet stereotypy. Pani chciała zadać pytanie, tam zresztą była taka możliwość, że kandydatki do Sejmu z różnych partii, oprócz Prawa i Sprawiedliwości, bo tego zabrakło, mogły zadawać sobie nawzajem pytania, tak? I pani chciała zadać i zadała pytanie przedstawicielce Konfederacji. I o co pani zapytała? Znaczy to pierwsze pytanie, które zadałam w tej turze, to było, czy zgadza się z wypowiedziami liderów swojej partii. I przytoczyłam wypowiedzi Mencena, który mówi, że gwałt to taka mega niefajna sprawa. Korwin-Mikke, który mówił, że kobiety mają nie mieć prawa głosu. Pytałam o wypowiedź rzeczniczki Konfederacji, która mówiła o tym, że kobieta powinna rodzić z gwałtu i kazirodztwa. I pytałam przedstawicielkę w debacie kobiecej, która z tych tez, które padły z ust liderów, no bo rozumiem, że wybierają te osoby na funkcje ważne, reprezentatywne, która jest jej najbliższa jako kobiecie, tak? No więc pani już tej odpowiedzi absolutnie unikała konfrontacji z tymi słowami. Właściwie stawiała tezę, że to są randomowe wypowiedzi polityków, które są przez nas wykorzystywane. No są to liderzy partii. No więc powiedziała mi, że proszę ją, żeby przestała się zasłaniać tymi słowami liderów i powiedziała nam, którzy słuchamy i oglądamy tę debatę, co ona, która uważa, że kobiety powinny rodzić dzieci z gwałtu i kazirodztwa, co by powiedziała bliskiej sobie osobie, tak jak córce, siostrze, co by jej powiedziała, gdyby chciała ją zmusić do tego? I co pani usłyszała? No, że tak się rozmawia z blondynką. No i podniósł się wtedy rwetes. No tak, no bo jest to sytuacja. Prowadząca też interweniowała, ale pani też powiedziała, chamka, no
no nie wiem, no. Znaczy, wie pani co, no chamstwo, to... sprawdzając je również w definicji, no to jest, określenie dla ordynarnego, niegrzecznego, niestosownego zachowania. I porównywanie, czyli, bo to nie chodziło o to, że ja jestem blondynką, bo mam kolor włosów, tylko to, i zresztą pani kandydatka wyjaśniła to na swoim Ewa Zajączkowska-Hernik. Tak, wyjaśniła to na swoim Twitterze, że no, chciała zasugerować głupotę w ten sposób. I to są stereotypy, które są naprawdę jakieś zaprzeszłe, są obrzydliwe i są stosowane... w ten sposób pani kompetencje intelektualne, oczywiście, tak? Że tak. I próbowała to zrobić celowo, znowu unikając odpowiedzi na konkretne hamka. Pytanie. Chamstwo też ma określone ramy, jeżeli chodzi o definicję. I ja uważam, że trzeba takie rzeczy nam nazywać po imieniu. Konfederacja jest brunatna, Konfederacja chce odebrać nam nasze prawa, Konfederacja pochwala przemoc i trzeba te rzeczy nazywać po imieniu. Natomiast zderzenie ze stereotypem, no to jest, czyli to pokazuje, jak każda inna osoba, która nie będzie się zgadzała z przedstawicielami Konfederacji, po prostu zostanie potraktowana. Zostanie potraktowana jak ja wczoraj. Zostanie obrażona, zostanie jej umniejszone poprzez włosy, kolor włosów. I tak będzie wyglądała ta dyskusja. Nie ma znaczenia, jaki mamy kolor włosów. Nasz wygląd nie może wpływać na nasze oceny. Z tymi stereotypami też chcemy walczyć, a ja chcę walczyć też osobiście, bo do samorządu przyszłam, jak miałam 21 lat i proszę mi wierzyć, że z tymi stereotypami, że jestem drobną blondynką, naprawdę mierzę się od dawna. Czyli miała pani nie pod górę, robi tak? To, nie robi to na mnie wielkiego wrażenia i może pani chciała mnie w ten sposób obrazić, natomiast to, co zrobiła, to oburzyła większość blondynek w Polsce, które poczuły się dotknięte jej słowami, poczuły się dotknięte tym stereotypem. Ale kobiety tak my ze sobą, między sobą rozmawiamy, bo ale pani miała takie nastawienie. Słyszało się przecież, że no jak kobiety wejdą do polityki, to będzie zupełnie inna jakość. Znaczy ja pani powiem tak, uważam, że osoby, które mają tak radykalne poglądy i odbierają, a tak robią też nie tylko ta pani, która była wczoraj w studiu, ale również liderzy Konfederacji, chcą odbierać komuś prawa, obrażają ludzi, to powinni być na jakimś marginesie debaty publicznej. I kiedy wpuszcza się taką osobę do debaty, to ona po prostu ją totalnie rozwala. I tak było wczoraj podczas tej debaty. Nie mogłyśmy debatować o rzeczach konkretnych, kiedy pytałyśmy panią o jej stosunek. Czyli co to znaczy, ona jest za obroną życia i dla niej ten dylemat byłby trudny. To znaczy, będą zmuszali kobiety do rodzenia dzieci z gwałtu, czy nie będą zmuszali? Jakie jest ich stanowisko? Czyli prosimy, żeby podać konkretne. A oni tych konkretów nie chcą podać, bo oni dzisiaj cynicznie dążą do tego, żeby zdobyć jak najwięcej głosów w wyborach i jak najwięcej osób oszukać, że są no, liberalni gospodarczo, a tak naprawdę to jest tylko takie ładne, liberalne opakowanie. Gospodarczo są liberalni, jak najbardziej tak. No tak, tylko co z tego, że dadzą komuś jakieś swobody gospodarcze, jak okaże się, że ten liberalizm kończy się na tym, kiedy kobieta będzie chciała dojść do głosu, kiedy kobieta będzie chciała założyć przedsiębiorstwo, kobieta porównywana sądzi do pan, części... Sądzi pani, że zabroniliby kobietom zakładanie... Czyli na razie mówią o tym, że chcą odebrać, czyli to mówi Korwin-Mikke, że kobieta nie powinna mieć prawa do głosu. Czyli jeżeli odbierzemy kobietom prawa wyborcze, to na co kobiety będą miały ostatnio, wpływ? Nie, on w jakimś wywiadzie ostatnio powiedział, że nie wiem, czy to ostatnio, ale pamiętam, że powiedział w którymś z wywiadów, już nie pamiętam u kogo był ten wywiad, ale pamiętam ten cytat, że kobieta powinna zyskiwać prawa wyborcze, czyli prawa do tego, żeby móc zagłosować dopiero po 55 roku życia. No ale powiedział też, chyba tam ostatnio była też jakaś, ja już nie pamiętam jak się nazywała ta konferencja i tam też były jakieś wypowiedzi, mówił, że to nie chodzi o to, żeby kobiet w ogóle nie było i żeby nie mogły nic robić, tylko żeby nie miały prawa głosu. No i czyli jeżeli chce nam się odebrać podstawowe prawo do decydowania i do głosowania, no to jakby możemy sobie wyobrazić, że nasze inne prawa też są zagrożone. Jak bardzo są zagrożone? Chciałyśmy o to pytać wczoraj, natomiast usłyszałyśmy odpowiedzi, które były inwektywami, które miały nas obrazić i które miały jakby spowodować, że odciągnie to naszą uwagę od tego, jaka Konfederacja jest. Dlatego ja to nazywam po imieniu. Pani zachowywała się w sposób chamski i niestety to miało miejsce. Konfederacja swoje poglądy ma absolutnie przerażające i żadna kobieta, która chce mieć w Polsce prawa wyborcze, prawa do decydowania o samej sobie, nie powinna na nią głosować. No bardzo mało jest kobiet w Konfederacji. No przynajmniej ta garstka, która wyszła na tej konwencji Konfederacji w katowickim spotku, no to była garstka. Też spojrzałam na te, przeglądałam też listy wyborcze Konfederacji.
Tam jest sporo pań, które, gdzie jest napisane, że nie są członkiniami żadnej partii. A wczoraj Krzysztof Bosak, który był gościem programu Gra o Głosy, który robimy razem z Wirtualną Polską, powiedział, że no, te panie i tak się nie dostaną do Sejmu. No tak, bo to jest też kwestia tego, gdzie te panie są ustawione na liście. Jeżeli Konfederacja ma szansę ale na jeden... Ale u was też nie ma pół na pół, prawda? No jest prawie pół na pół, no. A większość kobiet, 42% stanowią kobiety, a większość kobiet no, na pozycjach jedynek? Na 41? Jedynek, no właśnie chodzi o to, że na jedynkach i na dwójkach jest więcej kobiet niż mężczyzn, więc... Ale na jedynkach? Znaczy, nie powiem teraz tego z głowy, a nie chcę, żeby mnie pani złapała za liczbę, którą podam nieprecyzyjnie, natomiast absolutnie wiem o tym, że jeżeli policzymy jedynki i dwójki, a to są najbardziej biorące miejsca z list, to jest przewaga kobiet. My kobiety wspieramy, mamy pół na pół w zarządzie, pakiet praw kobiet został przez nas przedstawiony w 2021 roku na samym początku. Ale czy kobiety rzeczywiście mają coś... do powiedzenia w Platformie. Czy rzeczywiście są w tym kręgu decydenckim? Jestem przekonana, że tak. I jakby mój przypadek też pokazuje, że kobiety w Platformie są ważne, kobiety w Platformie mogą awansować, kobiety w Platformie zasiadają w zarządach. Ja byłam wcześniej w zarządzie warszawskiej Platformy, teraz z niej zostałam, byłam wiceprzewodniczącą, teraz jestem w zarządzie mazowieckiej Platformy. Mam wpływ z koleżankami na to, co się dzieje, mam wpływ na to, jakie tematy są w tych 100 konkretach w naszym programie. Mamy silną reprezentację kobiet. Warszawska lista też to jasno pokazuje. I nie ma tu żadnej wątpliwości, że nasz udział jest ważny i sprawy kobiet i postulaty dotyczące kobiet też są bardzo ważne. I nie jest tak, bo wczoraj w tej debacie też można było w pewnym momencie odnieść takie wrażenie przy tych dyskusjach, nazwijmy to delikatnie, z przedstawicielką Konfederacji, że te wszystkie prawa kobiet sprowadzają się wyłącznie do praw reprodukcyjnych. No nie jest tak. Czyli kwestie kobiet to dotyczą przedsiębiorczości, dotyczą bezpieczeństwa i tych programów mieszkaniowych, dotyczą kwestii edukacji, dotyczą wszystkich spraw społecznych, dotyczą kwestii płac właśnie, jeżeli chodzi o budżetówkę. Ale jaka jest różnica między pensjami mężczyzn a kobiet w Polsce? No jest luka płacowa i oczywiście PiS tak przedstawia te dane. Ale jak duża? W tej chwili, jak duża jest, czy jak ja ostatnio zajmowałam się tym tematem, to była na poziomie 16%. Ja teraz czytałem, to są dane Eurostatu z ubiegłego roku, że to jest 5%. No tak, tylko to jest właśnie, to chciałam powiedzieć, że to jest tak jak wewnątrz zawodu. Jednego konkretnego zawodu się porównuje, to jest taka luka. Jak się porówna to pomiędzy zawodami, to ta luka nawet potrafi dochodzić do 16%. A ja bym chciała, żebyśmy w ogóle nie musiały z panią czy z kimkolwiek innym zastanawiać się, jak wysoka jest ta luka, bo chciałabym mieć przekonanie, że kobieta tak samo jak mężczyzna dostaje wynagrodzenie za swoją dobrą pracę, a nie za płeć. A czy Donald Tusk odwołał wszystkie swoje obietnice, jeśli wygra wybory? Coś pani słyszała na ten temat? Dlaczego miałby odwołać swoje obietnice? No tak twierdzi portal w polityce.pl i powołuje się na swoje źródła i pisze, że Donald Tusk miał powiedzieć swoim najbliższym współpracownikom, że uwaga, cytuję, zastałem sytuację dużo gorszą niż sądziłem i dlatego wszystkie plany trzeba odłożyć na bok, konieczne są drastyczne oszczędności. Koniec cytatu. No nie, no, czyli myślę, że w polityce to też jest takie medium, które nie do końca jest rzetelne i obiektywne i jeżeli powiedziałby tak Donald Tusk, to powiedziałby to publicznie, jeżeli ktoś z najbliższego otoczenia... Z najbliższego otoczenia miałby to podpisałby się pod tym portalu, nazwiskiem. No, rzekomo zła sytuacja finansów publicznych jest na tyle zła, że będzie pretekstem do tego, żeby cofnąć transfery socjalne, nie, ale absolutnie. Nie tylko. Na przykład no dobrze, inwestycje to ja... jak CPK, jak inwestycje w petrochemię na przykład, albo w atom, no to, który jest nam potrzebny. Żeby jakby tu rozwiać wątpliwości. Nie będziemy wycofywać się z tego, co zostało ludziom przekazane, jeżeli mają zaplanowane w swoich budżetach 500+, czy w przyszłym roku to 800+. Głosowaliście nad, które jest obiecane. Myśmy chcieli, żeby już było wprowadzone, bo chodziło nam o waloryzację i wartość tych środków. No to powinni je mieć i jakby no w ogóle taka odpowiedzialna polityka społeczna to polega na tym, że jest pewna ciągłość, a nie taka zmienność, że jedni przychodzą, zmieniają, dają, zabierają. A więc CPK to jest bezsprzecznie. Ostanie, jeżeli, jeżeli chodzi o inne rzeczy i o inwestycje, czyli CPK, to w ogóle tutaj musimy zacząć od tego, że ta spółka zarządzająca Polaną, Polem, ludzie, którzy w niej zasiadają, politycznie tam skierowani, zarabiają niebotyczne sumy za zarządzanie jeszcze właściwie niczym. Na komisjach, na których no dobrze, dopytujemy ale ja pytam, się o jeszcze... Znaczy, to trzeba będzie
zrewidować, czy miejsca, w których stoją, tak dzisiaj, źle, jak pani mówi, stoją dzisiaj domy, to, to jest powinno jakiś przechodzić. Na wodę fotomontaż, znaczy, no to... W ogóle ta władza ma takie, takie zapędy, żeby mówić, że to będzie największe, to będzie największe w historii, to będzie takie i owakie, jakby tutaj narasta ta bańka, że właściwie możemy mieć wrażenie, że to będą nie wiadomo jakie projekty, nie wiadomo jakie programy, a można wziąć chociażby na warsztat taki program Czyste Powietrze. Też był zapowiadany jako najbardziej spektakularny, przełomowy. A jak było? No było dramatycznie, jeżeli chodzi o jego realizację. I tak można by było iść krok po kroku i pokazywać hipokryzję tego rządu. Więc kwestie CPK trzeba zrewidować. Nie można pozbawiać ludzi ich dorobku życia, bo w ten sposób się poprowadziło linię na kartce papieru, nie biorąc pod uwagę, że tam żyją ludzie, prowadzą działalności ludzie, z których się utrzymują i po prostu w taki arogancki sposób znowu planować jakieś inwestycje. Natomiast Donald Tusk nie wycofa się ze swoich obietnic. 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządu zostało przez nas przedstawione. To jest program, który chcemy realizować, ale na pewno jest znacznie więcej postulatów, które chcemy wcielić w życie. Ale najpierw trzeba wygrać. Kuba pyta, skoro jesteście z równością płci, to dlaczego mężczyźni dłużej muszą pracować? Znaczy my już żeśmy wprowadzili zmianę, kiedy wyrównywaliśmy wiek emerytalny. Spotkało się to z ogromnym oporem społecznym. Jest to nam wypominane na każdym kroku, więc myślę, że społeczeństwo nie chce mieć tego. Myśmy do tych zmian już przystępowali, chcieliśmy to zrównywać. To społeczeństwo powiedziało, że nie chce takiej zmiany. Donald Tusk bił swoje dziecko, co powiedział w wywiadzie o Kuby Wojewódzkiego. Czy pani pochwala taki fakt, że lider pani partii używał siły wobec dziecka i czy się pani z tym zgadza? Ja w ogóle jestem przeciwniczką stosowania przemocy, czy w ogóle jako takiej. I myślę, że jakby przykład Donalda Tuska i tego, co powiedział i co mówi dzisiaj, jest takim bardzo, bardzo dobrym przykładem, żeby powiedzieć, że młodzi rodzice popełniają błędy i świadomość ludzi, którzy wychowywali swoje dzieci gdzieś 10, 20, 30 lat temu była zupełnie inna niż dzisiaj. Dzisiaj odchodzimy od kwestii władzy rodzicielskiej, prowadzimy do odpowiedzialności rodzicielskiej. Donald Tusk przyznał się do tego, że robił coś takiego, ale dzisiaj mówi to na przykładzie, że on to potępia i tego nie pochwala. Nie wspomina, jak Rzecznik Praw Dziecka tego ze stymą, nie mówi, że to było coś dobrego, tylko wspiera rodziców, którzy na tej trudnej drodze rodzicielskiej popełniają błędy i mówi im, że nie można iść tą drogą. A on sam te błędy popełniał. I ja mam takie wrażenie, że jakby my zajmujemy jasne stanowisko, jeżeli chodzi o kwestie działań antyprzemocowych. I Donald Tusk też w tej naszej drodze wyznacza jasne standardy. A próba jakby tutaj sklejenia go z tym tematem, to jest zorganizowana akcja szanownych państwa z Konfederacji, którzy kiedy im brakuje argumentów, to wyszukują takich rzeczy. To jest jasne stanowisko i nasze, i Donalda Tuska. I kolejne pytanie słuchacza. Czy powinien powstać płot na granicy z Ukrainą, taki sam jak powstał na granicy z Białorusią? Szczerze mówiąc, trochę nie rozumiem tego pytania. W ogóle ja nie jestem zwolenniczką, żeby w ten sposób rozwiązywać problemy dotyczące wyzwań migracyjnych. My potrzebujemy dobrej polityki migracyjnej, potrzebujemy poważnej rozmowy na temat wyzwań w przyszłości, na temat kryzysu klimatycznego i tego, jakie ruchy migracyjne będą się z tym wiązały. Dzisiaj mamy sytuację, w której PiS wrzuca do pytań referendalnych pytanie o 2000 migrantów. No to wiemy, ale czy migrantów należy wpuszczać, czy nie? Czyli trzeba to robić w sposób przemyślany i kontrolowany. A to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, mamy aferę wizową. Kilkaset tysięcy osób mogło zostać wpuszczonych do Polski bez żadnej kontroli, bez sprawdzenia, czyli jaki mają rekord. Tak? Ale po sprawdzeniu, tak? Znaczy, ja wpuszczać, tak? Powinniśmy mieć kontrolę nad tym, kto wjeżdża do naszych granic, przez nasze granice. W 2020 roku chyba wjechało około 600 tysięcy osób na wizach pracowniczych. W 2022 790 tysięcy. To jest kilkadziesiąt razy więcej niż wjeżdża do Niemiec, które są tutaj pokazywane przez pisowców jako przykład najbardziej liberalnych polityk migranckich. I dzisiaj rząd szczuje na ludzi, którzy przyjeżdżają za granicę, straszy nimi, mówi, że zagrażają naszemu bezpieczeństwu, buduje
płot, który, ja nie wiem, co ma przypominać, ale na pewno nie chroni naszych granic. Tak macha szabelką, że to tutaj co, teraz będzie go rozbierać? Tych... No, mówimy o skutecznej polityce migracyjnej, tak, która ma być przemyślana, która ma być wypracowana. Płot na TikToku krążą filmiki, jak ludzie masowo przez ten płot przechodzą, nagrywane to jest. Naprawdę polecam, żeby zajrzeć i to zobaczyć. Nie prowadzić po prostu, nie narażać się na śmieszność, że buduje się mur i mówi się płot, mur i mówi się, że on będzie skutecznie chronił naszych granic. No trzeba mieć politykę migracyjną, trzeba wiedzieć, co się chce zrobić, trzeba wiedzieć, ilu się chce mieć pracowników, w jakim zakresie, w jaki sposób ich sprawdzamy. Ja zajmuję się przeciwdziałaniem przemocy seksualnej głównie w taksówkach, tych przejazdach na aplikacje. I my żeśmy próbowali uszczelnić ten system. I największym naszym problemem było to, że nie możemy sprawdzić przeszłości osób, które przyjeżdżają do Polski z innych krajów. Wystarczy, że są tutaj kilka miesięcy, zdobywają zaświadczenie o niekaralności i mogą jeździć taksówkami. Doprowadziliśmy do uszczelnienia tych przepisów tutaj z mojej inicjatywy, żeby weryfikować dokumenty, sprawdzać ich prawdziwość, żeby nie odbywało się to przez internet. I ja przez 2 lata walczę o to, żeby poprawić bezpieczeństwo, no głównie kobiet, które doświadczają tej przemocy, a dowiaduję się, że 250 tysięcy osób mogło wjechać bez żadnej kontroli za łapówkę do Polski. I my nie wiemy, czy te osoby... wywalczyć w tej sprawie, jeśli chodzi właśnie o to, kto jeździ taksówkami. Tak, jak najbardziej. Uszczelniliśmy. Które można zamówić przez aplikację i żeby nie dochodziło właśnie do sytuacji, że polskie kobiety są... pasażerki są molestowane albo gwałcone. Ale sprawcy, którzy to robią, to są osoby różnego pochodzenia, również polskiego. I tak naprawdę muszą odpowiadać niezależnie od tego, skąd są, w ten sam sposób przed prawem. I ja działałam po to, żeby to prawo uszczelnić i żeby zabezpieczyć kobiety. I dzisiaj mamy sytuację, w której każda osoba, która chce się zgłosić, musi przyjść z dokumentami i weryfikowana jest oryginalność tych dokumentów. Kierowcy są sprawdzani w czasie rzeczywistym, czy osoba, która zgłosiła się, jedzie właśnie tym samochodem i czy to jest ona. Tylko właściciele aplikacji są w stanie zrobić zdjęcia profilowe, które są potem wykorzystywane w aplikacji. To dzisiaj platformy, i o to bardzo mocno walczyliśmy, są odpowiedzialne za to, w jakim stanie jest samochód, czy jest odpowiednio oznakowany. To nie jest odpowiedzialność kierowców. Natomiast kiedy ja zwracałam się do miasta stołecznego Warszawy, by wsparło kontrole policyjne i weryfikowało, czy samochody, które wożą i osoby, które wożą pasażerki i pasażerów wieczorami najczęściej w weekendy, to są samochody, które są do tego uprawnione i powinny wyjeżdżać na ulicę, to blisko 30% z tych kontroli wynikało, że rażąco narusza prawo i są pod wpływem środków odurzających, mają nieprawdziwe prawo jazdy, nie są osobami, które powinny prowadzić ten samochód. I to jest dla mnie bardzo ważna kwestia i ja mówię, 2 lata gonimy właściwie nowinki technologiczne, by prawo zabezpieczało nasze bezpieczeństwo, a okazuje się, że tyle set tysięcy osób mogło tu przyjechać i nie ma nad tym żadnej kontroli. Żadnej. Monika pyta. Program Kredyt 2% PiS spowodował, że wzrosły ceny ofertowe mieszkań co najmniej. Obserwujemy to na rynku w Polsce. Czy Koalicja Obywatelska dalej proponuje po wyborach kredyt 0%? Tak, proponujemy. Ale przecież to znaczy, że ceny jeszcze pójdą jeszcze bardziej w górę. No ale żeby ceny mieszkań były niższe, to musi być większa dostępność do mieszkań. To oznacza, że musi ich być więcej budowanych i musi po prostu ich być możliwość kupienia w większej liczbie. Tak? Czyli musi być ich większa liczba, żeby można było ich kupić. I to nie jest tak, że my proponujemy jako program mieszkaniowy jedynie ten kredyt 0%, tylko my przede wszystkim mówimy, że trzeba wesprzeć to budownictwo. I my mamy taki program, gdzie chcemy uwalniać grunty, że chcemy, żeby samorządy, jak i podmioty prywatne mogły nabywać te grunty i żeby można było właśnie pod cele mieszkaniowe, żeby można było tam stawiać mieszkania. My chcemy przekazać 3 miliardy złotych samorządom, które mają te mieszkania. 0% jednak nie sprawi, że ceny pójdą jeszcze bardziej w górę. Znaczy, jeżeli uzupełnimy te wszystkie, bo to jest nasz program, jest kompleksowy, jeżeli spowodujemy, że mieszkań będzie więcej, że będą budowane, że będą remontowane pustostany, to też jest w naszych konkretach i dodamy do tego kredyt 0% i dopłacimy ludziom, którzy chcą wynajmować mieszkania, te 600 zł, to sytuacja mieszkaniowa teraz diametralnie się po prostu zmieni. Zobaczymy. Kolejne pytanie jest. Czy każdy obywatel powinien mieć określoną liczbę śladu węglowego do wykorzystania w ciągu roku?
Znaczy, a jak mielibyśmy to sprawdzać? Czy wykorzystał tyle, czy wykorzystał mniej? No, znaczy, ja no jestem wiem, za no tym, ile żebyśmy... Razie, ile jeździł koleją, ile latał, nie wiem, jeździł samochodem, no wszystko, co robimy, to właściwie praktycznie zostawiasz. No, ale ja jestem jednak zwolenniczką takich rozwiązań, które będą realne, czyli najpierw zachęćmy ludzi, żeby wysiadali z samochodów i jeździli komunikacją miejską poprzez to, że komunikacja miejska jest dostępna, jest punktualna, są buspasy, dzieci, młodzież są zwolnione z opłat i uczą się tego nawyku. Transport niskoemisyjny jest po prostu efektywny i osiągamy te cele. Dbamy o jakość powietrza, dopiero potem wprowadzajmy ograniczenia, jeżeli w ogóle mielibyśmy to robić, to wprowadzajmy jakiekolwiek dalej ograniczenia, jeżeli chodzi o wjazd samochodów do centrum i tak dalej. Czyli no, prowadźmy to wszystko. Bardzo mocno na tym pracuje. No, prowadźmy to wszystko racjonalnie. Warszawiaków nie są zadowoleni, no, ale nie są zadowoleni. Budujemy w tej chwili trasę tramwajową, będziemy rozwijać transport niskoemisyjny, zakupujemy autobusy niskoemisyjne. Jezdnie będą coraz ciaśniejsze, coraz węższe. A ja zgłaszałam niejednokrotnie poprawki do budżetu, żeby przekazano nam środki na zakup transportu niskoemisyjnego i nie spotkało się to z poparciem strony rządzącej. I jeszcze jedno pytanie. Startuje pani z listy z Romanem Giertychem? Nie z tej jednej, ale z list, który o osobach LGBT mówił, cytuję, pedalska międzynarodówka i wstrętni pederaści. Czy to jest oficjalny program całej partii? No nie jest, ale czy takie wypowiedzi... No nie jest. Nie jest. Ja nie pamiętam z jakiego czasu są to wypowiedzi Romana Giertycha. No, wstrętni pederaści to był rok 2007. I miał on szereg wypowiedzi, z którymi ja się nie zgadzałam i on nie zgadzam. On mówił o tym, że to była wypowiedź niby nieautoryzowana, ale... Znaczy, jeżeli padły takie słowa z jego ust, to są one absolutnie niewłaściwe i nie powinny nigdy w ogóle być powiedziane. Natomiast od tego czasu, kiedy Roman Giertych prowadził taką działalność, powiedziałabym, no, mocno kontrowersyjną, sporo czasu minęło i on na szczęście zweryfikował te swoje poglądy i dzisiaj myślę, że zupełnie inaczej porusza się, jeżeli chodzi o te kwestie i na szczęście te poglądy zmienił. No, Roman Giertych to nie jest moja bajka i to nie jest żadna tajemnica, że to nie jest najbliższa mi jakby postawą i poglądami osoba. Moje poglądy są jasne, ja cały czas jakby je podkreślam. Natomiast niekwestionowane jest to, jak dużo Roman Giertych zrobił na rzecz opozycji demokratycznej, jak bardzo walczy z tym rządem. A w kwestiach dla nas najważniejszych zadeklarował, że jakby nie będzie tutaj odstępował od naszej dyscypliny i od tego, w jaki sposób my te sprawy przedstawiamy. I bardzo ważne jest, żeby osoby, które mają odwagę, pomimo takiej skali zastraszenia i właściwie konsekwencji, jakie ponoszą za swoją działalność, mogły reprezentować ludzi w Sejmie, nawet jeżeli, tak jak mówię, nie jest to bohater mojej bajki. I ostatnie pytanie. Czemu miałbym, pyta Artur, czemu miałbym potencjalnie postawić krzyżyk przy pani nazwisku na liście wyborczej, przy nazwisku kogoś z trzeciej drogi, albo lewicy, czy pani Lubnauer, albo pani Zielińskiej? Czyli ja bardzo serdecznie zachęcam do głosowania na moje koleżanki. Uważam, że w Koalicji Obywatelskiej mamy silną reprezentację osób, które będą współpracowały po wygranych wyborach i będą na rzecz warszawianek, warszawiaków razem pracować. No ja mam swoje doświadczenie, jeżeli chodzi o działalność samorządową. Też wiadomo, że dla mnie najważniejsze kwestie do działań w Sejmie to są właśnie prawa kobiet, bezpieczeństwo kobiet, kwestie związane z edukacją wczesnodziecięcą i rozwojem tego, żeby każdy, nie tylko w Warszawie, miał dostęp do żłobka, a pracowałam przy tej reformie, którą Rafał Trzaskowski tu robił, że dzięki naszym działaniom dzisiaj nie ma bariery finansowej, każdy może skorzystać z miejskiej opieki w żłobkach. To jest ogromne zwolnienie, jeżeli chodzi o ponoszone koszty. I wszystkie te kwestie związane z niską emisją, z czystym powietrzem, z działaniami proklimatycznymi, to jest to, co jest mi bliskie. Ja chcę, żeby młodzi ludzie wchodzili do Sejmu. Ale co to jest ślad węglowy, to pani nie wie. Znaczy, to nie jest tak, że ja nie wiem, tylko powiedziałam pani, że nie jestem za tym, żeby w sposób radykalny dzisiaj ograniczać ludziom ich funkcjonowanie. Ludzi trzeba edukować i ludzi trzeba uświadamiać. I ja byłam przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska w Warszawie. Jeżeli chodzi o niską emisję, bardzo dużo tu zrobiłam. Większość kopciuchów, które w Warszawie są wymienione, to są programy, które ja realizowałam, których zasady ustalałam. I też mieliśmy taką zasadę, że nie szliśmy do mieszkańców i nie karaliśmy ich za to, co źle robią, tylko uświadamialiśmy
zwalnialiśmy ich, co robią, jakie to ma skutki i jak jakby przestać, gdzie mogą skorzystać z pomocy. I wprowadzaliśmy programy osłonowe, gdzie jeśli powiększały im się koszty w związku z tym, że przechodzą no, na inny piec, gdzie już nie wykorzystuje się tych materiałów stałych do palenia, bo wtedy można palić i śmieciami, i drzwiami, i właściwie każdym materiałem, który wpadnie nam pod rękę, tłumaczyliśmy, że mogą skorzystać z pomocy i robią to dobrze dla siebie, dla dzieci swoich, dla sąsiadów i jakby dla całego tutaj środowiska, no bo wiemy, że powietrze nie ma granic, to nie jest tak, że ono jest w Warszawie takie, a gminy obok inne. I tutaj kropka. Aleksandra Gajewska, Koalicja Obywatelska, znaczy posłanka Koalicji Obywatelskiej, była z nami, numer 3 na liście w Warszawie. Dziękuję i życzę dobrego popołudnia. Dziękuję również i Państwu też życzę dobrego popołudnia. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.